Aspirant sztabowy Adrian Majewski oraz starszy sierżant Michał Dudka, funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Obaj pełnią służby dzielnicowych na Podłężu. Adrian Majewski od 10 lat, Michał Dudka od roku. Czy Podłęże jest bezpieczną dzielnicą i jak wygląda współpraca ze spółdzielnią mieszkaniową? Współpraca z administracją górniej wygląda bardzo dobrze, mógłbym powiedzieć nawet wzorcowo. Wspólnie rozwiązujemy wszystkie problemy, które akurat są na terenie dzielnicy osiedla Podłęża. Z czym najczęściej zwracają się mieszkańcy Podłęża do dzielnicowych? Największym problemem dzielnicy Podłęże jest brak miejsc parkingowych. Istotnym problemem są również włamania do mieszkań, zwłaszcza mieszkań parterowych. Dlatego zwracam uwagę na obserwowanie mieszkań sąsiadów. Osiedle Podłęże powstało w latach 70., 80., gdzie infrastruktura wyglądała tak, że na jednego mieszkańca przypadało maksymalnie może tam jedno auto. Na chwilę obecnej, powiedzmy sobie, wypada na rodzinę dwa, po trzy, a nawet i więcej. Stąd wziął się problem. Jak to jedno z największych osiedli w Jaworznie wypada na tle innych dzielnic? Można powiedzieć krótko, że Podłęże jest bardzo bezpieczną dzielnicą i chciałbym jako dzielnicowy, żeby tak było w całym Jaworznie. Wniosek? Wyłączając kwestie miejsc parkingowych, życie na Podłężu płynie spokojnie.